Mamo, nagrywam. Słuchajcie, dzień dobry, witam się z wami. Vlog numer 2 na kanale. Wcześniejszy był o wrzodach naszej kochanej Mercedeski, a dzisiaj jedziemy, jest niedziela, a wtedy był co? Czwartek? Czwartek na piątek, tak? Tak, to dzisiaj jest niedziela, w sobotę konie miały ode mnie wolne, ponieważ ja byłam w pracy. Byłyśmy najpierw w Maku. Chodźcie, pokażcie się, dziewczyny. Idzie z nami mama przez przypadek. Plan na dzisiaj był taki, żeby pojechać rano, ale ja nie wstałam, mama nie wstała. Jak widzicie, jestem w ogóle w serduszkach i tak dalej, bo chcę sobie zrobić takie, wiecie, takie telefonem, żeby mama mi zrobiła zdjęcia walentynkowe. Już pewnie są u mnie na Instagramie, bo to dodam dużo, dużo później. Więc dzisiaj można uznać, że jest walentynkowo. Zrobimy merciuszce mesz zrobimy jej mesz i ułożymy go w serduszko. Będzie walentynkowo, będzie ładnie. Więc my tutaj jemy i odezwę się do was w stajni, jak już będę. Słabo. Ale miałaś nas nagrać, nie kucyka. A. Cześć. To jesteśmy u kucyka. Jesteśmy już u koni, Kali jest wyczyszczona. To u tego zrobiła... kucyka. Pokaż ogon. Posuń się trochę do tyłu. No, to się bawi fryzjerkę. Mhm. Pokaż ogon. To się zrobiła... Ładne. No. To się zrobiła ogon kucykowi. Teraz robimy serduszka na grzywie. O, tatosia, pokaż, usiądź się. Ale ładnie. Możesz tak nie machać, bo ja później naprawdę nie mam jak tego zmontować, żeby to wyglądało ok. A później nie ma jak dograć. To się robi kucykowi teraz serduszka z grzywy. Znaczy, ja wam w ogóle oznaczę profil, jakby z którego bierzemy inspirację. O, nawet ładnie to idzie. O, dziękuję. Proszę, bo skrytykowałam to się, że to jej nie idzie. O, nie no, ładnie to wygląda. Żeby to robić na walentynki. I co miałam mówić? A, i dodam wam profil, gdzieś tutaj wam napiszę, jak się dziewczyna nazywa. W ogóle ona robi takie bardzo wymyślne jakieś fryzurki dla kuców, a czy ona ma tam kuca, więc sobie oglądnijcie. No, a zaraz nam słońce zajdzie. No, dobra, mamy już balony, mamy przygotowaną kucę. To się zrobiła. Czekaj. Tak? No i teraz robimy 3, 4. No tak, strasznie. Ten, to jest ten, równości. Nie równości, tylko pokoju. Idź w tej stronę, jak wchodzimy tak w ten, w słońce. Ale ładnie strasznie wygląda to, tak słońce. Idź, to czuję. Tosia, cofamy się, tu zwrot. Boże. Ale dajcie jakby za halę. To bardzo wybicia konia. Dobra, tak sobie, ja byłam w tym, w czempionie. Jakiś gość był i mówił, że co, kupujecie baty, że wybicia konia, że panie mówi, do czego? Do presury? Do presury. W ogóle nie lubię tego słowa. Ona jest takim negatywnym obyczajem. Presura. Tam lubię ją położymy, bo to jest ładne w Polsce. I tak jesteśmy tutaj. Mamo. Nie, Kali. Kali! Ale nie być psychiczna. Ona się was chyba nie boi. Weźcie, oddajcie kilka fanarek. Od kiedy to ona się nie boi? To połóż się. Co tu się dzieje? Daj mi trochę witaminy. Problemy techniczne. Balony są czerwone, kater jest czerwony, a my jesteśmy na budowie. O, no nie mów, geniuszu. To było przemyślane. Ja myślałam, że nie jest przemyślane. Wszystko jest zawsze przemyślane. Nie są przypadki to się. Zawsze jak ci wydaje, że to jest przypadek, to wiedz, że nie jest. Czekaj, położyłem na drugą. To połóżcie. Tak, dobry koń. Dobry, Kali. Kali, dobrze, super koń. Tak, chodź, to się szybko. Chodź, my nie mamy z tej strony tych, ale mamy teraz zdjęcia. Backstage, w sesji. Czekaj, muszę jej poprawić tego dziecka. A mama tu widzisz, o. A tutaj jak mi, jeden do góry, drugi do... Ale nie, poczekaj, bo tu ci sterczy za bardzo. No dobra, no to może wymienić na innego. Kucyk tu. No dobra.
A o, wiesz czekaj. O tym, że one są krzywe ogólnie, nie? Dobra, czekaj. Czekaj, tu zasłonimy tu, żeby tak nie było. No, żeby było tak naturalnie, no nie? O, naturalnie. No Kaśka, ja biegam do mnie na maciora. Ja padnę, to się... Ty tak, Kaśka, wyglądasz. Jak zobaczysz się z boku. Ty tak wyglądasz. Nie, czekaj, stój bokiem, bokiem. Mamo, co ty mówisz na nielegalne rzeczy? Później będą mówić, że ja przeklinam. O kurde, wpadłam w gnój. O nie, no tak, o to jest to. To jest to, to jest to. Jesteśmy teraz u Mercedes i Finally. Weźmiemy sobie tutaj Finally na padoku i porobimy sobie parę zdjęć z Finally. Nagramy TikToka, a później bierzemy Mercedesa. Odkryła mi się rzęsa? Nie. W kąciku? Tyle. Kamerka się od razu zezłościła, bo Kasia poszła. No właśnie wiem. A weź nie, niech pani nawet nie mówi. Chodź kochani, mamy ładne dwa baloniki. Taki jest ładna. No zrobiłam tam parę zdjęć. No takiej ty. Słodka. A to ty nie się podoba. Chodź. Kuń, nie? Chodź, Meriwa. Oj, 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 oj. Nie lubisz tak pieska? Koń. A nie chcesz tego sobie wziąć? A nie będę cię wyższa. Ale jest stołek? Czy... No, no jest skrzynka. No skrzynka. No skrzynka, ja na razie wejdę, bo jest za niska. No nie, bo czekaj, bo teraz opuściła tą głowę. No to się nie wstydź się. Stań na tą skrzynkę. Nie, naprawdę, opuściła teraz głowę. Jak będzie podnosić do góry. A, w ogóle widziałaś, jaką już ma gęstą? Chodź, matka, pokaż. Poczekaj, czekaj, muszę jaką... nagrać to, jak Tosia jest za niska, wreszcie. Doczekałam się tego. Nie no, ale pokaż, patrzcie w ogóle. Ale patrz, pokaż, jak najpierw jaka jest długa grzywka. No. Okej, okay. I teraz pokaż. Ją trochę obciąć? Nie, nigdy w życiu. I teraz pokaż, jakie ma bibichery. Ale nie przybliżaj aż tak. To później wygląda. Patrz, jak ile ma włosków. No. Patrz. A długo ma Tosia grzywę, co nie? Jakby Tosia ile jej nie widziała? No Tosia chwilę Mercedes nie widziała. Jak się wypowiadasz na temat grzywy? No, długa grzywa, no. No a ładna, gęstsza, co tak. Nie? Dużo gęstsza. Dużo, no i jeszcze pokaż. Mam to wziąć. A ma co wziąć? I jeszcze pokaż tutaj, jakie tutaj baby hairy rosną. No. Więc jakby wow. Już jej się tutaj przekłada na drugą stronę, bo jest taka ciężka. O, nie wyczyściłam. Trzymaj. Nie wyczyść. Boże, co one z tą Mercedes zrobią? No bo musimy zdążyć, póki jeszcze jest światło jakieś względne, bo nam chwilę zeszło na podoku, a i tak w sumie nie zrobiłyśmy tego, co chciałyśmy. Ale jeszcze jest szansa. Tak. No. Drops, towarzysz każdej... A, moje rękawiczki, zapomniałam. Wiesz, trzymaj. Ale ja to chyba nagrywam. Skończyłyśmy zdjęcia z Mercedes. Idziemy na halę. Tak. Tak na halę, nie? A czekaj, bo podejdę do ciebie w takim razie. Tak. A tutaj moje serduszka. Patrz, co my mamy. Co? Patrz tutaj. Mamy basen. Jaki basen? No o tam, patrz. A, nawet nie zauważyłam. Lol. Dłużej, nie? No. Już nawet nie pamiętam, jak to się zapina. A co się tam drze? Kto? No co się tam drze? Psy? A nie, bo to zwierzęta co chwilę i ten. Tak, psy też chodzą. Co się tak pyszczysz, Myra? A to sowa? A możliwe. Czekaj, było takie wuuu. Jezu, nawet nie wiem, czy nie za mocno ją zapiłam, czy co? Już mam schizy. Nie no, chyba jest good. Okej, okay, chodź kocico. Kocico. Chodź. O czym jak będziesz chodzić? Za nie chodziła, ale na halterze. Aha, bo tego też nie powiedziałam. I to się tu złożyć informację, że to jest merki...
druga albo trzecia lążka. Znaczy to jest tak, pierwszy raz odkąd nie chodziła tam po tym leczeniu i tak dalej, chodziła raz na ląży i była fajna, ale to dosłownie tak było parę minut, tam nie wiem, chyba 10 minut kusa czy ileś tam, znaczy no trochę więcej może, i była chętna, później nawet nie potrzebowałam bacika czy coś i na halterku wtedy chodziła i od razu taka luźniutka, fajna. Znaczy wiadomo, ten kus był taki ekonomiczny, ale ona zawsze ma ekonomiczny i jak na razie będzie mieć taki cały czas, no jak dopóki tego brzucha nie ogarniemy. Później chciałam ją wziąć znowu na lążę, ale tam trochę się pospinałyśmy, ona nie chciała i po prostu biegałyśmy sobie tam trochę, powiedzmy, że się lążowałyśmy, tak tam zmieniałyśmy. No i dzisiaj już chcę taką lążę, żeby tak rzeczywiście pobiegała trochę tym kusem, co najmniej to jest 10, 15, no może 20 minut, nie? Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, w ogóle, a ten, coś chciałam powiedzieć, coj, bo mi się to przyda. O, patrz, dobry! no, co, ja coś chcę powiedzieć, bo później to sobie dodam, co nie? Do mnie, do filmiku, nie? Okej. Okay. No to, że jak zaczynamy z Mercedes lążować, to zwróćcie uwagę na stępowanie, bo to jest bardzo ważne, tym bardziej teraz jest też zimniej. No i w ogóle na przykład nie wyobrażam sobie wyprowadzić z konia, postępować, od razu wsiadać w ogóle na niego, nie? I wsiadać na niego i stępować, nie wiem, 10 minut czy coś. My stępujemy 20 minut, znaczy tak się przynajmniej staram, nie? Tak mniej więcej, jak tu ogarniam zegarek, słabo ogarniam, więc tyle ile ogarniam, to daję radę. Staramy się stępować tak 20, tak wiecie, znaczy w ogóle fajne by były jakieś takie rzeczy, nie? Jakieś takie, żeby ten koń, jakieś takie, no... Ale ja nie ogarniam, więc tyle ile jakby, o, patrzę na nią. Jestem zmęczona po robocie, powiedz. Ty już tyle? Ile można pracować? No nie, no nie tyle, ale... No. Znaczy, wiesz, to, ja też, wiesz to, w sumie to nawet można zakończyć na tym, bo było bardzo pozytywnie, co nie? Jakby koń był bardzo do przodu, a też chodzi o to, żeby ona sobie zaczęła to kojarzyć miło, co nie? Bo mi się wydaje, że to raczej, nawet, że nawet to już nie jest aż tak tyle, co kwestia bólowa, tyle co po prostu skojarzenia, nie? No, i w sumie to nawet na takim czymś można zakończyć. Maćka pochodzi troszkę, cio. Jest troszkę, bo ma taki duży bziusiek. Nie ma mięśnia w ogóle. No, no nie ma, no. No nie ma. No nie ma koń. No psiklo mi. Bajdzie o psiklo. No trochę tak psiklo. Jacz. Koniu. Masz to, nie trzeba mieć. A i dam ci. A nie, bo ląża zostaje dla Kali. Okej. Okay. Czyli tak. Tylko tyle mamy? Nie, chociaż. Nie wiem, albo jest jeszcze jedno opakowanie, albo to jest ostatnie. Nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Trzeba będzie zamówić. A to tutaj, na miejscu. Żeby tak stołeczek. No ale ile my już to mamy, nie? Daj mi stołek. My son is no. Is let it go. Ej! A gdzie dałaś to? Mogę. Gdzie jest Lukrecja? No tam, bo to jest tam. Wysypiemy jej, a to później. Nie, bo w meszu jadę. Your skin is warm like an oven. Your kiss is sugary sweet. Your fingers feel like cotton. When you put your arms around me, I feel like I'm just missing something whenever you leave. We've got all the ingredients except you loving me. And respectfully, I'm not afraid to die.
like vanilla. You taste like buttercream. You're filling up my senses with empty calories. I feel like I'm just missing something whenever you leave. You got all the ingredients except you needing me. So respectfully. Zrobiłeś ten mesz, co nie? Tak. Zrobiły mesz. Mesz zrobiony dla Mercedesa. Mercedes jeszcze dostanie. Kali się teraz występuje, bo trochę się nawet spociła, ale Darki ani nic nie potrzebuje, bo jest ciepło. I będziemy już się zbierać do domu. Ale to światło. O, teraz jakie jest ładne światło. Patrz, jakie ładne światło. A no. Patrz tutaj. Patrz, jakie światło. A w ogóle patrzcie, jak od światła się zmienia. Patrzcie, jak widać mi krosty. A mnie zmarszczki. Czekaj, patrz. O, tutaj te wszystkie krosty. A patrz tutaj, a patrz, też nie mam wygląda maszka. Jakbym była po prostu wyretuszowana, taka wyblurana. A czy okay. No może nie, ale o tak. No czekaj, bym zrobiła sobie tak. No. Patrz, jakby nie widać, zależy też jak się ustawię, nie? Mm. A patrz tu. No. O lol. Więc pamiętajcie, nie ufajcie w co widzicie w internecie, bo no tak, to wszystko zależy od światła, od wszystkiego tak naprawdę jakby. Super koń. Tak, dobry. O, czekaj, żebyś podeszła do niej. Dobry. Co nie? No, teraz się wyjdziesz? Ej, nie przeszkadzaj. Ją kiedyś tak po brzuchu głaskamy, ona się tak turlała. Super koń. Musisz wiedzieć, bo widać, że ona nóżki krzyżuje. Mhm. Ale czekaj, żeby nie było, żeby szybko cyka. A widać dobrze nóżki? Tak, bardzo ładnie.